jestem w tej chwili gdzieś w okolicach Grudziądza na autostradzie A1. Przede mną węzeł Grudziądz, którym będę z autostrady zjeżdżał i będę udawał się do samego Grudziądza. Powiem szczerze, nie wiem, jaki punkt tam jest obrany przez nawigację jako ten, do którego teraz dojadę. Natomiast no, będę jechał gdzieś do Grudziądza i będę jechał gdzieś około 10 km chyba do tegoż miejsca docelowego, który to nawigacja tak naprawdę wybrała sama. Co ciekawe, przy okazji już za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda przejazd. Za 600 metrów zjedź w prawo. Przejazd przez bramki. Bo tutaj, moi drodzy, na autostradzie ciągle płatność odbywa się na bramkach. Ja posiadam aplikację, więc powinienem spokojnie przez bramki zjedź w prawo. Tym bardziej, że na bramce wjazdowej tuż za Toruniem no przecież nie dostałem żadnego bilecika. No posiadam aplikację, więc dojechałem do miejsca. Tam zostałem przez te systemy wyłapany. Otwarł mi się szlaban, więc wjechałem. A mimo wszystko mogłem pobrać sobie bilecik. No i teraz zobaczymy, czy ja tutaj na takim spokoju tak naprawdę przejadę. Tam jest tylko amber. Tu powinienem sobie spokojnie przejechać. Wyłapie mnie. Powinno mnie wyłapać, ale nie wiemy. O. To numer jest wyświetlił. Wyświetlił się numer? Nie, co to jest? STIH, a co to jest? Czyli aplikacja działa. Zaraz pewnie dostanę powiadomienie, że 1070 zeszło z konta. No i proszę bardzo, witam się z Grudziądzem, kolejnym miastem egzaminacyjnym na mojej mapie naszego kraju. Bo tak, tutaj również odbywają się egzaminy na prawo jazdy. Znajduje się tutaj oddział terenowy Fordu chyba z Bydgoszczy, albo z Torunia, bo teraz, ale któryś z tych dwóch ma tutaj swój oddział. No pewnie długo w samym Grudziądzu nie będę, bo nie ma na to czasu, żeby tutaj nie wiadomo jakie trasy robić. Teren zabudowany nam się zaczyna. Oczywiście w Grudziądzu jestem po raz pierwszy. Jeszcze nie miałem okazji tutaj
być. Dawno, dawno temu byłem w Malborku, ale to dawne, mocne czasy. Mocno dawne czasy. O. Tak więc z tych okolic kompletna nowość dla mnie. Tutaj bardzo fajna ta droga, którą w tej chwili jedziemy. Tutaj możemy już, przypominam, jechać z prędkością 80 km na godzinę. Kilkanaście metrów po prawej stronie jest droga dla rowerów. Kilkadziesiąt metrów po lewej stronie jest linia kolejowa. Za 600 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Pierwszy zjazd z ronda. Prowadzi bokami. Za 500 metrów na rondzie trzeci zjazd. Czyli skoro dostaję polecenie trzeci zjazd, więc przyjmuję, że będzie to inaczej mówiąc skręt w lewo, tak też się dzieje. Wobec czego oczywiście lewy pas. Zjedź z ronda. Centrum te szkolenia, wojska lotnicze będzie jaka Grudziądz, tak jest. Tak. Ulica Parkowa w tej chwili.
wielki. Idealne miejsce, zobaczcie, do tego, żeby wydać polecenie kursantowi na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Proszę skręcić w lewo. O, po drodze, jak widać, było zakaz, mieliśmy skrętu w lewo. Za 400 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Kolejny zakaz w lewo. I jedziemy w lewo. Skręć w lewo. Duże skrzyżowanie. Bez sygnalizacji. Za nami chyba... Za 400 metrów skręć w prawo. Ta rucza, która to była? Stacja, mówię, tam została kolejowa. Ale ta rucza, która to była u góry? Nie, raczej nie. Skręć w prawo. Tak jest, czyli do centrum nas prowadzi. A tu już się zaczyna, już będziemy jechać przy tramwaju. Tutaj tak odnośnie dwa słowa tramwaju w Grudziądzu. Grudziądz to jest najmniejsze polskie miasto, w którym występują tramwaje. Jest jedna linia tramwajowa, to znaczy inaczej. Linie są chyba dwie, natomiast sieć jest taka, że tak naprawdę jest tylko z punktu A do punktu B. Nie ma ona, z tego co się orientuje, żadnych tam odgałęzień. Po prostu jedzie sobie z jednego krańca na drugi, natomiast jakoś tak jest, że z jazdy do zajezdni to jest jakoś druga linia, no coś mniej więcej takiego. Generalnie nie myślałem, że będę w Grudziądzu, więc na temat tutejszego tramwaju gdzieś tam sobie no, nie doczytałem. Mówię to co gdzieś tam pamiętam. Za 200 metrów skręć w prawo. Też ciekawostka, tutaj tramwaj wąskotorowy, można powiedzieć. Skręć w prawo. Tak jak w Łodzi są węższe niż te, które są w tramwajach śląskich. W tramwajach śląskich. Za 300 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. W tramwajach śląskich mają szersze torowisko tramwaje. Super doprowadziła do miejsca gdzieś nie wiadomo gdzie, na środku jakiegoś wielkiego skrzyżowania. No ale okej. Ja myślę, że pojedziemy tu w lewo. To jest miejsce docelowe, które nam nawigacja wybrała. I tutaj też zwróćmy uwagę na to skrzyżowanie. Tutaj do skrętu w lewo mamy
dwa pasy. Ja jadę z prawego pasa przeznaczonego do skrętu w lewo, więc manewr będę kończył gdzieś po prawej stronie, na prawym pasie pewnie. Jesteś na miejscu. Dziękuję. Tu jest jakaś odnoga chyba na zajezdnię tego tramwaju. No nie wiem dokładnie, jak to tak idealnie wygląda, ale jest to najmniejsza też sieć w Polsce. No i najmniejsze miasto, które ma tramwaj. Oczywiście nie idziemy pojedynczo miast u nas, tak? Bo mniejsze są Świętokłowice, ale to jest jako sieć tramwajów śląskich, więc nie wspomina się nigdzie o tym. Dobra, tu mamy jakiegoś Kauflanda i ja myślę, że można sobie tutaj na parking zjechać i będziemy myśleć, co dalej. Nie,